Rozważanie na temat pierwszego listu Jana, pierwszy rozdział. Więc zanim się tym zajmiemy, kilka faktów na temat księgi. Życie wieczne stanowi ten wielki, główny temat Ewangelii Jana i napisanych przez Jana listów. Istnieje jednak pewna różnica w sposobie prezentowania tego tematu w poszczególnych pismach. W Ewangelii Jana widzimy doskonałą manifestację życia wiecznego w osobie Chrystusa, podczas gdy listy przedstawiają jasne dowody na obecność tego życia w wierzącym oraz owoce tego życia. W listach apostoł ostrzega nas przed antychrystem i fałszywymi prorokami, określając czas, w którym pisał, jako ostatnią godzinę. Możemy zatem wnioskować, że listy Jana są ostatnimi pismami Nowego Testamentu oraz, że w czasie, w którym apostoł je tworzył, zaczynała być coraz bardziej odczuwalna ruina zgromadzenia, ruina Kościoła oraz jego sprzeniewierzenie się powierzonej mu odpowiedzialności. Nadaje to tym listom wiele powagi, podnosząc je do rangi pism niezwykle aktualnych i ważnych dla wierzących, żyjących dzisiaj w dniach ostatnich. Z pism apostoła uczymy się mianowicie, że nawet jeśli w dniach upadku i skrajnej ruiny zgromadzenie, Kościół może być pozbawiony mocy i okazałości, jakie charakteryzowały go w Dzień Zielonych Świąt, to jednak dla każdego wierzącego z osobna wciąż otwarta jest droga powrotu do tego, co tak zasadnicze, to jest do prawdziwego życia, które od samego początku zostało w doskonały sposób przedstawione w Chrystusie. Żadna, choćby nie wiem jak wielka ruina zgromadzenia, kościoła, czy doszczętne zepsucie chrześcijaństwa nie są w stanie choćby odrobinę zaszkodzić temu, co jest prawdziwe i realne, a ukryte w Chrystusie. W nim zostało objawione życie wieczne. Wierzący, w którym zostało ono zaszczepione przez więź z Chrystusem, może w praktyczny sposób żyć w Jego mocy i doświadczać, jak przez Ducha Świętego wydaje ono swoje błogosławione owoce. Ktoś kiedyś gdzieś słusznie zauważył, mówiąc: Bóg, dając mi życie wieczne, podarował mi również nową naturę i zdolność posiadania w Nim oraz w Niego oraz z Niego niezakłóconej radości na wieki. Możemy dodać jeszcze, że listy Jana, zwłaszcza ten pierwszy list, pierwszy rozdział, którym się teraz zajmujemy, nie pozostawiają żadnych wątpliwości co do faktu, że wciąż jeszcze możemy w mocy tego nowego życia objąć posiadanie nasze wieczne, duchowe dobra i to pomimo niezaprzeczalnej ruiny wewnątrz tak zwanego chrześcijaństwa czy kościelnojaństwa oraz niezależnie od smutnego rozproszenia ludu Bożego, nawet w tych czasach możemy radować się dogłębną społecznością z osobami bóstwa oraz między sobą nawzajem, jako dzieci tego wielkiego Boga. Więc jeśli patrzymy na pierwszy list Jana, pierwszy rozdział, to widzimy tutaj pierwszy ważny temat, jakim jest życie i społeczność. Wzniosłym zamiarem, z jakim został napisany pierwszy list Jana, jest zaprezentowanie cech oraz błogości życia wiecznego, tego życia, które było u Ojca w wieczności, a które na tej ziemi w doskonały sposób zostało objawione w Chrystusie, w Słowie Żywota oraz przekazane wierzącym. Więc jest to wyraźnie widoczne, że Słowem Życia jest Pan Jezus Chrystus i w Chrystusie, Słowie Życia, jest to życie objawione, ale także zostało ono przekazane wierzącym. W pierwszej części listu, to znaczy w pierwszym rozdziale i dwóch początkowych wersetach rozdziału drugiego, mamy do czynienia z trzema podstawowymi prawdami. Po pierwsze, oglądamy życie wieczne objawione w Chrystusie. Po drugie, przedstawiona nam jest błogość owego życia wprowadzającego nas w społeczność z osobami bóstwa.
i dającego nam pełnię radości. Po trzecie, znajdujemy pouczenia odnoszące się do świętej natury Boga, z którym życie wieczne umożliwia nam społeczność. Dalej przedstawione są środki, dzięki którym jako grzesznicy możemy doświadczyć błogosławieństwa, jakim jest społeczność z Bogiem i przez które już jako wierzący jesteśmy w stanie trwać w społeczności z Ojcem. I jeżeli popatrzymy na ten temat jako na życie wieczne objawione w Chrystusie, to jeżeli popatrzymy na fragment, który mówi nam, co było od początku, co słyszeliśmy, co oczami naszymi widzieliśmy, na co patrzyliśmy i czego ręce nasze dotykały, o słowie życia, a życie objawione zostało i widzieliśmy i świadczymy i zwiastujemy wam to życie wieczne, które było u Ojca, a nam objawione zostało. Apostoł otwiera swój list, cofając się do początku chrześcijaństwa. Co było od początku? Jest wyrazem i wyrażeniem typowym dla Jana apostoła. Frazy tej używa w listach 8-krotnie. I możemy to sobie znaleźć w wielu miejscach pierwszego listu Jana, a także drugiego listu Jana. Odnosi się ona do pierwszej fazy istnienia chrześcijaństwa, skoncentrowanego w osobie samego Chrystusa. Gdy przebywał na tej ziemi, z listu dowiadujemy się, że już za dni apostoła Jana powstało wielu nauczycieli głoszących fałszywe nauki w duchu Antychrysta i przeczących prawdzie o Ojcu i Synu. Ten świat zna wielu fałszywych proroków, którzy podważali boskość Chrystusa i odmawiali posłuchu apostołom i nie chcieli słuchać apostołów. Aby ochronić prawdziwy i szczery lud Boży przed tym wyrafinowanym złem, które bezprawnie atakuje fundament naszej wiary, apostoł stawia przed nasze oczy prawdziwość tego, co w Chrystusie jest od początku. Od początku. Niezależnie od stopnia upadku zgromadzenia Kościoła, który bezsprzecznie nie sprostał powierzonej mu odpowiedzialności oraz od powszechnego zepsucia w łonie kościelnojaństwa, w łonie chrześcijańskiego formalnego wyznania, możemy wiedzieć, że nie ma nic, co choćby na jeden krótki moment mogłoby przytłumić prawdę objawioną w Chrystusie. To prawda, że Zgromadzenie Boże, że Kościół Boży i my sami jako Jego członkowie napiętnowani jesteśmy duchowym upadkiem i ruiną. Niemniej prawda znajdująca swój pełny wyraz w Chrystusie pozostaje niezmienna w swojej absolutnej doskonałości i błogosławieństwach, które ze sobą niesie. W obliczu wielu antychrystusowych nauk, które wśród wyznawców chrześcijaństwa są wszechobecne, wierzący znajduje niewyczerpalne źródło pociechy i pewną ucieczkę w nieskażonej nauce apostolskiej. W jaki sposób? W taki sposób jest w stanie otrzymać się mocno i trzymać się mocno prawdy przedstawionej w Chrystusie od początku. Od początku. Z tego wzniosłego fragmentu uczymy się, że nowe życie, którego posiadaniu znajduje się wierzący, życie wieczne znalazło swój pełny wyraz w absolutnej, nienagannej perfekcji w życiu Chrystusa na ziemi. Skoro Chrystus objawił to życie w doskonały sposób, nie może być mowy o jego dalszym rozwoju. Nie ma mowy o ulepszeniu czegoś, co już jest doskonałe samo w sobie. Możliwe jest za to odejście od prawdy, które niestety miało miejsce. To właśnie stąd bierze się ta nagląca konieczność, by przypomnieć sobie o tym, co od początku zostało objawione w Chrystusie, abyśmy byli w stanie prawdziwie doceniać życie, które zostało nam udzielone. Tak więc apostoł Jan rozpoczyna list, przypominając nam o tym, co od początku objawione było w Chrystusie. W słowie żywota, w słowie życia. I to jest kluczowa prawda. W słowie życia.
żywota, słowo, dzięki Ci. To jest kluczowa rzecz. Życie wieczne nie zostało nam przedstawione w abstrakcyjnych, mistycznych formach, formatach, sformułowaniach teologicznych. Ono zostało w żywy sposób objawione w żywej osobie, którą apostołowie mogli ujrzeć na własne oczy, której mogli przyglądać się uważnie, do której mogli się przytulić, którą mogli dotykać swoimi własnymi rękoma. Ta cudowna osoba zostaje nazwana tutaj słowem życia. Słowem życia. I to jest bardzo ważne, żeby rozumieć, że tym słowem życia jest Pan Jezus Chrystus. Nikt inny nie może być słowem życia jak właśnie On. Ponieważ jak słowo jest formą przekazu, wyrazem myśli i uczuć, tak Chrystus jako słowo był uchwytnym wyrazem Bożego życia. Życie, o którym tutaj jest mowa, jest nazwane życiem wiecznym. Co więcej, czytamy, że było ono u Ojca. Widzimy zatem, że życie wieczne należy do wieczności. A skoro jest u Ojca, to musi być życiem niebiańskim. To wieczne życie, którego dom był w wieczności u Ojca, zostało objawione w sferze fizycznego czasu, gdy Syn, Słowo Życia, stał się ciałem. Słowo Życia. To jest właśnie odnośnie Pana Jezusa prawda objawiona. On stał się ciałem. Wierzący chrześcijanin z życia Bożego korzysta. Wierzący z łaski posiada to życie. Niestety dopuszcza się wielu upadków, które szpecą zewnętrzny wyraz tego życia, nie pozwalają mu ujawnić się w pełni i zakłócają radość z jego posiadania. Patrząc na Chrystusa, możemy jednak zobaczyć doskonałość życia, które jest naszym działem. Ktoś gdzieś kiedyś powiedział: gdy podnoszę swe oczy na Chrystusa, gdy przyglądam się Jego posłuszeństwu, Jego czystości, łasce, czułości, cierpliwości, Jego oddaniu, świętości, zupełnej wolności od wszelkich przejawów egoizmu i dążności do samorealizacji, mogę powiedzieć, to jest moje życie. To jest moje życie. Może życie to przyćmione jest we mnie, może nie emanuje tak promiennym blaskiem, ale mimo to prawdą pozostaje fakt, że życie to jest moim życiem. I kolejny punkt, który tutaj warto, żebyśmy wzięli pod uwagę, to jest fakt, że błogość życia wiecznego jest faktem. Co widzieliśmy i słyszeliśmy, to i wam zwiastujemy, abyście i wy społeczność z nami mieli. A społeczność nasza jest społecznością z Ojcem i Synem Jego, Jezusem Chrystusem. A to piszemy, aby radość nasza była pełna. Widzimy tu wyraźnie w tym Słowie Bożym z pierwszego listu Jana, że to, co apostołowie mogli oglądać w tak niezrównanej doskonałości w Chrystusie, przekazują teraz wierzącym, abyśmy i my mogli zażywać wraz z nimi, apostołami, błogości tego życia. Życia. Życie wieczne wyraża się w najdoskonalszej formie społeczności. Społeczności z Ojcem i z Synem. Wykładowca Pisma Świętego, którego cytowaliśmy przed chwilą, powiedział również: wiem, że gdy raduję się Chrystusem, gdy raduję się Jezusem, gdy zachwycam się Jego posłuszeństwem, Jego miłością do Ojca i do nas, Jego absolutną szczerością i oddaniem, to posiadam te same odczucia i myśli, co sam Ojciec. Tym, co wywołuje zachwyt Ojca. Tym, co wywołuje zachwyt Ojca, a czym i ja potrafię się teraz radować, mam społeczność z Ojcem. Tak samo mam społeczność również z Synem, gdy w swym sercu zajęty jestem Ojcem. I rzeczy te zostały napisane, aby nasza radość była zupełna, skoro zostaliśmy wprowadzeni w tę niepojętą społeczność. To psalmista też mógł powiedzieć, znając to doświadczenie: obfitość. Obfitość radości w obliczu Twoim, rozkosz po prawicy Twojej na zawsze, na wieki. Psalm 16, 11 werset. Tutaj zaś apostoł mówi nam, że już tu na ziemi, w drodze do chwały, możemy zakosztować pełni radości, którą nieustannie przeżywać będziemy w niebie. Także bardzo ważne jest, żebyśmy zrozumieli, że Bóg, z którym możemy mieć społeczność, jest opisany w tym pierwszym liście Jana.
I teraz przeczytam troszkę większy fragment. A zwiastowanie to, które słyszeliśmy od Niego i które wam ogłaszamy, jest takie, że Bóg jest światłością, a nie ma w Nim żadnej ciemności. Jeśli mówimy, że z Nim społeczność mamy, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie trzymamy się prawdy. Jeśli zaś chodzimy w światłości, jak On sam jest w światłości, społeczność mamy z sobą i krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od każdego grzechu. Jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, sami siebie oszukujemy i prawdy w nas nie ma. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, kłamcę z Niego robimy i nie ma w nas słowa Jego. Dzieci, moje dzieci, to wam piszę, abyście nie grzeszyli, a jeśli by ktoś zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. On ci jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, lecz i za grzechy całego świata. Jakże cudowna jest ta prawda, że człowiek, który jako grzesznik był niegdyś pogrążony w swoich grzechach, może mieć teraz społeczność z Bogiem. Powstaje zatem słuszne pytanie. Jaki jest ten Bóg, z którym posiadamy społeczność? Kto to jest? Apostoł mówi nam, że ten, w którym życie wieczne zostało objawione w całej doskonałości, jest również tym, w którym w całej pełni objawił się Bóg. Bóg, z którym posiadamy społeczność właśnie dzięki temu życiu. Tak więc apostoł pisze, a zwiastowanie to, które słyszeliśmy od Niego i które wam ogłaszamy, jest takie, że Bóg jest światłością, a nie ma w Nim żadnej ciemności. Apostołowie, patrząc na Chrystusa, widzieli w Nim doskonałe objawienie całej istoty Boga. Oglądając doskonałą czystość Chrystusa, uświadomili sobie, że Bóg jest światłością, absolutną świętością. Widząc doskonałą miłość Chrystusa, pojęli, że Bóg jest również miłością. To są te wzniosłe prawdy, które apostoł w szczególny sposób podkreśla w liście. Bóg jest światłością i Bóg jest miłością. Życie, światłość i miłość zostały w pełni objawione w Chrystusie. Niemniej jednak prawda o Bogu staje się sprawdzianem prawdziwości naszego wyznania. Skoro Bóg jest światłością, to jeśli twierdzimy, że mamy z Nim społeczność, a postępujemy w sposób, który świadczy o całkowitej nieznajomości natury Boga, nasze wyznanie jest fałszywe. Za dni Starego Testamentu Bóg mieszkał w gęstej ciemności. Oznacza to, że chociaż pewne cechy Boga, pewne atrybuty Boga były już co prawda objawione, ale Jego natura nie była jeszcze w pełni osłonięta. Pełne objawienie Boga wyznaczone było wyznaczone na czas przyjścia Chrystusa na ziemię, Jego życia i śmierci na tej ziemi. Tylko osoba, która jest Bogiem, mogła objawić Boga. Tak więc, gdy Chrystus przyjął ciało, czytamy, Boga nikt nigdy nie widział, lecz jednorodzony Syn, który jest w łonie Ojca, objawił Go. Tak mówi nam Słowo Boże w Ewangelii Jana, 1 rozdział, 18 werset. Prawdą jest nie tylko to, że Bóg jest światłością sam w sobie, w swojej naturze, dzięki pełnemu objawieniu Boga w Chrystusie. Bóg jest również w światłości. Już nie mieszka w mroku z perspektywy człowieka. Co więcej, chrześcijanie, którzy posiadają pełne objawienie Boga w Chrystusie, zostali przeniesieni ze stanu ciemności i nieznajomości Boga do Jego cudownej światłości. Ich przywilejem jest chodzenie w świetle pełnego objawienia Boga. Praktyczne rezultaty chodzenia w światłości to jest kilka rzeczy. Po pierwsze, jako wierzący mamy społeczność ze sobą nawzajem. W życiu codziennym tu na ziemi posiadamy osobiste zainteresowania, ale w światłości pełnego objawienia Boga posiadamy wspólną radość i wspólny obiekt, na którym skupia się nasza uwaga. Posiadamy społeczność w znajomości osób bóstwa. I to jest bardzo ważne, żeby to rozumieć. Społeczność nacechowaną życiem.
Jeśli ktoś nie rozpoznaje trzech osób w bóstwie, Ojca i Syna i Ducha Świętego, w żaden sposób tej społeczności nie ma, bo Bóg odwiecznie istnieje w trzech równych osobach. Osobie Ducha Świętego, osobie Syna Bożego, Pana Jezusa Chrystusa, który jest odwiecznym Synem Bożym, i osobie Boga Ojca, który jest odwiecznym Ojcem. Kto nie ma Syna, nie ma Ojca. Kto nie ma Ojca, nie ma Syna. Więc posiadamy społeczność znajomości osób bóstwa, społeczność nacechowaną życiem, światłością i miłością. Społeczność tą posiadamy pomimo faktu, że Kościół, zgromadzenie, Kościół sprzeniewierzył się swojej odpowiedzialności i nie zachował jedności ducha. Czas nie ma wpływu na społeczność dzieci bożych, ani śmierć nie może nam tej społeczności odebrać. Dzień Zielonych Świąt przedstawia promienny obraz tej społeczności. Jerozolima pogrążona była w ciemności, ale owego pamiętnego dnia 3000 dusz weszły w obszar światłości Boga objawionego w Chrystusie. Ludzie ci mówili różnymi językami, pochodzi ze wszystkich narodów, które są pod niebem. Ale nagle znaleźli się w radosnej społeczności. Czytamy o nich bowiem, że trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie. Po drugie, w świetle dowiadujemy się o niepojętej i bezgranicznej skuteczności krwi Jezusa Chrystusa Pana, która oczyszcza nas od każdego grzechu i tym samym uzdatnia do przebywania w światłości. Gdyby nie było oczyszczenia z grzechów, znalezienie się w światłości Boga musiałoby być czymś przerażającym dla grzesznika. Jednak ten, który objawił Boga, w pełni umarł, by uzdatnić nas do przebywania w obecności tego Boga. Także po trzecie, w światłości wychodzi na jaw nasza prawdziwa natura. Mamy grzech w sobie. Co więcej, popełniliśmy wiele grzechów, wiele czynów grzesznych. Jeśli mówimy, że osiągnęliśmy bezgrzeszną doskonałość, oszukujemy samych siebie. Udowadniamy, że nie ma w nas prawdy, gdyż grzech bezsprzecznie jest w nas wciąż jeszcze obecny. Jeśli twierdzimy, że nigdy nie grzeszymy, nie tylko oszukujemy samych siebie, lecz czynimy także kłamcą Boga, który mówi, że wszyscy uchybiamy, jak uczy nas Jakuba, 3:2. Niemniej jednak, w wychowawczych drogach Boga z Jego dziećmi obowiązuje zasada, że jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy. Słowo Boże nie mówi, że mamy prosić o przebaczenie, lecz że jak dzieci mamy wyznawać nasze grzechy, które wymagają przebaczenia. Wyznajemy Ojcu nasze grzechy, a On nie tylko je wybacza, lecz również oczyszcza nas od ich zanieczyszczającego wpływu. Też jest czwarta rzecz. Po czwarte, przebaczenie grzechu wierzącego możliwe jest dzięki orędownictwu Pana Jezusa Chrystusa. Skoro grzech jest jeszcze w nas, co powoduje, że może się zdarzyć, iż zgrzeszymy, Bóg zatroszczył się o drogę, która umożliwia nam zachowanie społeczności z Nim. Niemniej jednak wszystko to zostało napisane, abyśmy wystrzegali się grzeszenia. Dziecko, które jest nieposłuszne wobec swojego ojca, nie przestaje być dzieckiem. Jeżeli zgrzeszymy, nasza relacja z ojcem nie zostaje zerwana, ale nasza społeczność z nim jest zakłócona. Abyśmy osądzili popełniony grzech, wyznali go i mogli na nowo cieszyć się społecznością z Bogiem, Pan Jezus nieustannie sprawuje swą służbę jako orędownik lub jak adwokat. Ten, który reprezentuje nas przed Ojcem i bierze naszą sprawę w swoje ręce. Orędownictwo to opiera się na niezmiennej skuteczności przebłagalnego dzieła Chrystusa na krzyżu. On ofiarował się Bogu bez skazy, o czym mówi nam Hebrajczyków 9:14. W obliczu znakomitości Chrystusa Jezusa Pana i Jego doskonałości, i doskonałości Jego dzieła, dokonanego nie tylko dla Żydów, lecz dla całego świata, lecz także dla pogan, dla grzeszników z pogan, Bóg może obwieścić swe przebaczenie wszystkim oraz usprawiedliwić tych, którzy wierzą Jezusowi. Prowadza wierzących Jezusowi w relację z sobą jako ich ojcem i jako
z ich ojcem, czego nie są w stanie odmienić żadne błędy, żadne uchybienia z ich strony. Zbawienie jest nieutracalne. Kto jest raz zbawiony, na zawsze jest zbawiony, jeśli jest zbawiony przez Pana Jezusa Chrystusa. Jeśli upadniemy jako dzieci Boże, możemy wiedzieć, że Jezus Chrystus jest naszym orędownikiem. Pan Jezus Chrystus podjął swoją służbę orędownika na rzecz Piotra, zanim ten Piotr jeszcze upadł. Dlatego możemy być tego pewni, że to jest służba skuteczna. Wiedząc o zbliżającym się upadku, o zbliżającym się zaparciu swojego ucznia, powiedział do niego: ja zaś prosiłem za tobą. Tak mówi nam Ewangelia Łukasza, 22 rozdział, 32 werset. Konsekwencje orędownictwa Pana Jezusa Chrystusa widzimy w pokucie Piotra, w upamiętaniu Piotra, nawróceniu Piotra i jego duchowej odnowie. Mogliśmy zatem widzieć, że bezpośrednią konsekwencją przebywania wierzącego w świetle, pełnego objawienia Boga w Chrystusie Jezusie Panu, jest wprowadzenie Go w społeczność zupełnie niezależną od ziemskich rzeczy, ujawnienie skuteczności i oczyszczającej mocy krwi, udowodnienie, że mamy w sobie grzech i jesteśmy podatni na jego pokusy, oraz ukazanie Chrystusa jako naszego niezawodnego adwokata, który zajmuje się naszymi sprawami, by w razie upadku przywrócić nas do społeczności z Bogiem. Tyle jeśli chodzi o pierwszy rozdział pierwszego listu Jana. Jeśli Bóg pozwoli, będziemy kontynuować w drugim rozdziale pierwszego listu Jana. Z Bogiem.